Ja sobie pozwolę na początek na taką drobną laudację. Może też lekkie wprowadzenie jeszcze dla Państwa, którzy nie, książki nie czytaliście, do czego serdecznie zachęcam, bo czyta się ją fenomenalnie. W ogóle nie jest, jak potrafią być książki historyczne, dość monotonną narracją bez zwrotów akcji. Tutaj zwrotów akcji jest bardzo dużo, zaskakująco dużo, więc naprawdę czyta się to fascynująco i wciąga jak powieść. I wydaje mi się, że to, co jest, dla mnie takie są szczególnie dwie rzeczy, które mnie absolutnie urzekły w tej książce. Pierwsza to jest takie, można tutaj sparafrazować to określenie, architektura z ludzką twarzą. I tutaj tą ludzką twarz należy rozumieć bardzo dosłownie, ponieważ autor oddał sporo tu przestrzeni po prostu architektom. Oni tu się wypowiadają, oni tutaj mają głos, możemy poznać ich poglądy, ich postawy, ich działania, ich dylematy. I no, wydaje mi się to niezwykle interesujące, ale też niezwykle ważne w lepszym poznaniu tej epoki, w tym, żebyśmy mogli trochę szerzej na ten PRL spojrzeć, bo oczywiście już jesteśmy dużo dalej w tej debacie o PRL-u i już na szczęście nie uważamy, że to była straszna epoka szarych bloków i to już trochę więcej wiemy o tej epoce, że ona taka jakby tak prymitywnie nie należy jej interpretować. Natomiast tutaj myślę, że dostajemy jednak jeszcze kolejny jakby taki kafelek do tej opowieści. Jeszcze jeden element, który nam pozwala tę epokę jakby lepiej zrozumieć, czy z jakąś taką większą, może trochę wrażliwością się do niej odnosić, ze względu na to, że po prostu możemy tutaj poznać działania z pierwszej ręki, działania i poglądy tych, którzy w tej epoce po prostu żyli i po prostu próbowali w niej zawodowo się realizować. I druga rzecz, która wydaje mi się bardzo jakby ważna, która jakoś mnie poruszyła podczas tej lektury, to jest to, jak niezwykle ta książka jest aktualna i jak bardzo, bardzo dużo zagadnień, o których tutaj, zaraz ci to udowodnię, których tutaj jakby, które tu zostały dotknięte, jak bardzo dużo z nich wydaje mi się dzisiaj ciągle do dyskutowania i można wiele z tych dylematów, które mieli wtedy architekci, odnosić do dzisiejszych czasów. I wokół tego tak naprawdę mam głównie skonstruowane jakieś swoje pytania, ale myślę, że jednak zaczniemy tradycyjnie i zacznijmy od tego, jakby o, w ogóle o twój pomysł na tę książkę, bo pisałeś wcześniej już książki o PRL-u czy artykuły, jakby zajmowałeś się architekturą PRL-u z takiego historycznego, historyczno-sztucznego kąta widzenia, a tutaj właśnie no, oddałeś w dużym stopniu głos architektom, postanowiłeś wykonać tę katorżniczą pracę i dotrzeć jeszcze do tych, którzy żyli, którzy mogli rozmawiać. Rozmawiałeś z nimi, spędzałeś z nimi czas. Czy tutaj, jakby jaka była twoja na to koncepcja? Czego chciałeś się od nich dowiedzieć i dlaczego w ogóle uznałeś, że warto im ten głos oddać? To może zacznę od tego, że dzień dobry Państwu. Cieszę się, że Państwo zechcieli w czwartkowe późniejsze popołudnie przyjść. Dziękuję Aniu za laudację. Dowiedziałem się czegoś nowego w swojej książce, ale powiedz bardzo miłe słowa. Jejku, jaki był mój pomysł? Powiedziałbym, że pomysł był taki, że jak oddam głos architektom, to ja będę musiał mniej się napracować. A zupełnie poważnie, trochę zmęczyły mnie budynki. Jejku, pisanie o architekturze, pisanie o budynkach. Nie powiem, że tak, jest trochę nudne chyba na dłuższą metę. Ja przynajmniej tego w pewnym momencie zacząłem mieć dość i stwierdziłem, że to spróbujmy zobaczyć, kto za tymi budynkami stoi. Ponieważ przygotowując książkę o Kardaszewskim, a w zasadzie doktorat, na podstawie którego powstała książka, przeprowadziłem kilka rozmów, to pomyślałem z architektami, którzy ze wspomnianym Kardaszewskim pracowali, to pomyślałem, że może warto ten temat pociągnąć. No i tak zacząłem
10-12 lat temu jeździć po Polsce z różną intensywnością. Ta praca tak dość różnym tempem przebiegała i rozmawiać, i nagrywać, i spisywać. I po 12 latach stwierdziłem, że dość, że można by jeszcze jeździć i jeszcze kogoś złapać i jeszcze kogoś przepytać, ale w międzyczasie ci rozmówcy chcą, czy chcemy tego, czy nie, odchodzą, opuszczają ten łez padł, więc trzeba się sprężyć, pośpieszyć i skończyć książkę, żeby przynajmniej jeszcze paru architektów, architektek z tej generacji budowniczych Polski Ludowej mogło ją wziąć do rąk, a może nawet przeczytać. Czyli z iloma osobami tak mniej więcej porozmawiałeś? Po ilu rozmowach stwierdziłeś, że to już ten materiał jest? I czy na przykład któreś z tych rozmów, nie wiem, wywróciły jakoś twój światopogląd, albo któreś, tak trochę cię naciągam teraz na plotki, czy któryś był rozmówca na przykład jakiś szczególnie trudny, albo szczególnie właśnie fascynujący, albo w ogóle któryś ci powiedział, nie będę z panem gadał? Nie będę z panem gadał, nie, tego nie usłyszałem. Po prostu niektórzy nie odpowiadali na wysyłane na różne adresy maile. Niektórzy nie odpowiadali na maile, odpowiadali na listy papierowe. Okazuje się, że to jednak lepiej działa. Widać, że ktoś komuś bardzo zależy, skoro zdobył adres pocztowy, korespondencyjny i napisał odręcznie stronę tekstu i wysłał. Rozmów, jejku, nie pamiętam, ile rozmów odbyłem. W książce chyba jest 40, powołuje się na 40 osób, co nie oznacza 40 wywiadów, bo z niektórymi osobami rozmawiałem kilkukrotnie. Do tego należałoby doliczyć kilka osób z młodszego pokolenia, więc córki i synowie architektów z tej generacji PRL-owskiej. Więc w sumie to było pod 50 osób, myślę, że około 60 różnej długości wywiadów, od takich krótkich, godzinnych do 4-godzinnej posiadówki z lodami, owocami, koniaczkiem i tak dalej. Ale nie zdradzisz, u kogo były takie rozmowy? Mogę. No niestety nie żyjącego już Witolda Milewskiego w Poznaniu. Pan Witold mnie bardzo pięknie ugościł. Bardzo, bardzo przyjemne. A czy któreś były jakieś trudne rozmowy na przykład? Tak, ponieważ no ja nie jestem typem dziennikarza śledczego i naprawdę jak rozmówca się uprze, że nie będzie mówił, to ja nie wyciągnę informacji, no nie potrafię. I zdarzyła mi się rozmowa, która trwała właśnie nawet chyba nie godzinę, 40 parę minut, bo pan architekt, też już nieżyjący, z Warszawy, odpowiadał na moje pytania zdaniami składającymi się z 3-4 wyrazów. Potem zobaczyłem transkrypcję, którą zrobiłem, ona się zmieściła na 3 stronach. No świetnie, co ja z tym zrobię? Ale udało się jakoś to wykorzystać. Tak jeszcze myślę, co było, czy były jakieś trudne sytuacje. Nie, ja w ogóle wspominam to bardzo pozytywnie, jako takie doświadczenie czysto ludzkie, że pomijając w ogóle poglądy na architekturę czy wiedzę o historii architektury czasów PRL-u, to było świetne takie lekcje na przykład życiowego optymizmu, bo ci ludzie w większości sprawiali wrażenie ludzi spełnionych, zadowolonych, zadowolonych ze swoich osiągnięć architektonicznych, osiągnięć takich życiowych, prywatnych. Pani Grabowska Hawryla, która stwierdziła, że jej największym osiągnięciem są dzieci i wnuki. No super, pięknie. Nie sedesowce, nie mezentowiec, nie ta piękna architektura, tylko właśnie dzieci i wnuki. Więc takich historii trochę było. One się w książce nie znalazły, bo to już byłaby zupełnie inna historia o tym, jak ja to pisałem, czy jak ja zbierałem materiały. Natomiast mnie zdecydowanie więcej zostało takich, powiedzmy, wspomnień w głowie,
niż jakichś zupełnie wywracających moje przekonania refleksji o architekturze tamtego okresu. A w takim razie, może trochę tu się odwołam do tego mitu, który jakby sama staram się obalać, ale jednak jakoś tam no, ciężko się do tego nie odwołać. Tego mitu, no, że ta architektura PRL-u to jednak taka była niedobra i powstawała w jakichś tam trudnych uwarunkowaniach politycznych. Jaki jest stosunek architektów do tego? Bo mówisz, że odniosłeś wrażenie, że większość z nich była spełniona. Rozumiem, że też zawodowo. I czy na przykład właśnie, nie wiem, bardziej byli zadowoleni, pytałeś ich o konkretne realizacje na przykład, czy no, po prostu o ich dorobek i czy, nie wiem, tłumaczyli się, wstydzili, wypierali, zwalali winę na innych, albo wręcz przeciwnie, mówili, że nie, to jest właśnie to, co chcieliśmy robić i jesteśmy zadowoleni z tego, jak to wyszło. I jakbyś mógł właśnie może też jakieś przykłady podać, bo przypominam sobie, jest taki film Bloki, gdzie właśnie pani Danuta Oleńska, czyli współprojektantka Gdańskiego Przymorza i falowców, jakby ona, miałam wrażenie, że przynajmniej w tym filmie, no jakby ona trochę się wypierała tego, że tak jakby, ja miałam takie poczucie, że ona jednak w jakiś sposób próbuje jakby włączyć o współudział do tej, w cudzysłowie, zbrodni, jakby jakieś inne podmioty. Co mnie trochę zaskoczyło, bo wydaje mi się, że nawet dzisiaj to osiedle wcale nie jest źle oceniane. Czyli jakby chodzi mi o ten stosunek jakby do tego dorobku zawodowego po prostu ich autorów. Skoro wywołałaś panią Danutę Oleńską, to zostańmy przy niej. Na marginesie sobie autoreklamę, niedługo będzie książka Oleńskich, mojego autorstwa. Cóż, tak, pani Danuta faktycznie bardzo mocno uwypuklała, opowiadając o Przymorzu, okoliczności, w jakich jej projekt został zmieniony, bo zaprojektowała zbyt drogą inwestycję. W tym momencie nie pamiętam, ile to było złotych z metra, a do ilu musiała zejść i z czym to się wiązało. Więc tak, takie narzekania na te limity, ograniczenia się pojawiały. Traktowanie tego jako, powiedzmy, tych czynników ograniczających. Pojawiały się, i to dość często, negatywne głosy odnośnie wykonawstwa, że było upadlające. To chyba Aleksander Franta powiedział, że dokładnie takich słów. Natomiast najbardziej wszyscy i tak odżegnywali się od socrealizmu. Jejku, nikt nie projektował w socrealizmie. To był styl środa. Józef Zbigniew Polak, który mówił, że to nie żaden soc, co on robił, to eklektyzm jest. Albo przywołany pan Witold Milewski, który mówił, no tak, zrobiłem budynek w socu, ale bardzo porządny. Tak. Więc on tak... Do tego okresu właśnie 49-56, do tych czasów bierutowsko-stalinowskich, no, mieli taki bardzo duży dystans, starali się jakby siebie troszkę wymiksować z tego udziału w tym wszystkim. No i chyba z postmodernizmem jest podobnie, że też nie lubią architekci, którzy powiedzmy w tym okresie tworzyli, albo których dzieła my z zewnątrz klasyfikujemy jako postmodernistyczne, oni nie lubią być nazywani postmodernistami. Tak, to określenie. Postmodernizm też jest takim trochę stylem sierotą, bo nagle się okazuje, że nieistniejący już wrocławski Solopol to bardziej dekonstruktywizm niż postmodernizm i architekt Wojciech Jarząbek tych określenia postmoderna tak za bardzo nie lubi. No, oczywiście on nawet ma uzasadnienie, przywołuje jakieś definicje postmodernizmu, się odwołuje do Jenksa i tak dalej. Natomiast tak, architekci chyba bycia zaszufladkowanym jako twórca socrealizmu i postmodernizmu chyba za tym nie przypadają. Więc to zadowolenie z realizacji jest, czy było, takim zadowoleniem, że zrobiliśmy maksimum tego, co mogliśmy, zrobiliśmy maksa na miarę czasów, na miarę tamtejszych ówczesnych możliwości.
Więc chyba ono z tego głównie ta satysfakcja wynika. Ale tutaj jeszcze dwie postaci mi przychodzą do głowy, prezentujące zaskakująco inne podejście. I to była pani Jadwiga Grabowska-Hawryla, która stwierdziła, że jak mają być jej budynki, konkretnie szkoły, tak termomodernizowane, jak są, to lepiej, żeby to rozebrali. I podobnie wypowiadał się, czy powiedział podobną rzecz, Szczepan Baum, jak pytałem go o ośrodek wczasowy Delfin w Jastrzębiejku, że on powiedział, no tak, no zburzyli. No bo to nie przystawało do dzisiejszych norm, wymagań, no trudno. Czyli tak jakby byli w stanie się, przynajmniej niektórzy, pogodzić z tym, że jakby upływa pewien czas życia tych budynków, tak? Być może, może po prostu, jakby to powiedzieć, nie traktowali swojego dzieła jako przedłużenia siebie, tak o tym teraz pomyślałem, bo chyba też lepiej znosili w ogóle krytykę swoich prac. Ale to już jest kwestia troszkę inna. Więc może dlatego, może uważali, że ten budynek, przykładowy właśnie Delfin w Jastrzębiej Górze, to nie jest integralna część organizmu Szczepana Bauma. Mhm. I że Szczepana Bałmowi nie dzieje się krzywda, jak ten budynek burzył. Mhm. Bo właśnie może też jeszcze dla Państwa, którzy nie mieliście okazji przeczytać książki, jakby nie ma ona konstrukcji stricte wywiadów, tylko jest podzielona na takie zagadnienia, powiedzmy, tematy, wokół których jakby Błażej zebrał różne wypowiedzi, różne doświadczenia różnych twórców, którzy no, jakoś w tych zagadnieniach, powiedzmy, brali udział. No, mam na myśli, jest, nie wiem, jest o temat odbudowy powojennej, jest temat, nie wiem, bloków, właśnie jest temat postmodernizmu, rozmaitych tematów, które są istotne jakby w ogóle dla tego architektonicznego dziedzictwa PRL-u, no i w których to tematach no, brało udział wielu różnych twórców i ich jakby doświadczenia, ich relacje i wspomnienia jakby są gdzieś tam wplecione w opowieść o tych tematach, więc myślę, że to też tutaj warto przypomnieć. I właśnie teraz chciałabym wprowadzić wątek właśnie tego, że nie mogłam się uwolnić od wrażenia, jak bardzo aktualna jest ta książka. Mianowicie jakby wrażenie, które ma się po lekturze całej książki, jest takie, że w tym PRL-u architekci strasznie dużo debatowali. Bardzo dużo brali udziału w debacie publicznej, zajmowali stanowiska, mieli określone poglądy. Czasami je zmieniali, czasami musieli je zmienić i złożyć samokrytykę. Też wiemy, jak to wyglądało, ale po prostu brali udział w debacie publicznej na temat architektury. No i tutaj no, nie mogę się powstrzymać od stwierdzenia, że mam wrażenie, że dzisiaj to nie ma miejsca, mimo tego, że paradoksalnie tych miejsc, gdzie można taki głos zabrać, jest o wiele więcej. I czy zgodzisz się z taką tezą, to po pierwsze. I po drugie, czy właśnie czy to debatowanie w ogóle, jakby ta wymiana taka myśli trwa między architektami, czy w obrębie SARP-u, czy nie tylko, bo jakby różne środowiska animowały w jakiś sposób te debaty, czy były tą przestrzenią, gdzie można było się tam wygadać, nawet jeśli czasami było to no jakoś tam politycznie umotywowane, bo trzeba było tam w tych naradach brać udział i tak dalej. Ale no dla nas po pierwsze jest to ogromnym źródłem wiedzy w ogóle o tamtych czasach, ale też jest po prostu bardzo, bardzo ciekawym pokazem tego, że ci ludzie naprawdę mieli jakieś poglądy i oni coś mieli jakby do przekazania. I czy to jest słuszne spostrzeżenie? Obawiam się, że tak. Obawiam się, że może współcześni architekci aktywnie działający też mają coś do przekazania i też mają te swoje poglądy, tylko ich nie bardzo rzadko je ujawniają. Ja mam takie dość silne przekonanie, że krytyka architektoniczna gdzieś po 89 roku obumarła i w tym stanie takim jakiegoś zmumifikowania sobie do dzisiaj tkwi. Bo jak spojrzymy na, a niech będzie czasopismo Architektura, czyli w PRL-u to najważniejsza, nie wiem, platforma wymiany myśli,
Tam architekt jeden potrafił o projekcie swojego kolegi po fachu napisać, że ten projekt jest, no może nie powiem, że do niczego, bo trochę inne słownictwo padało, ale tak, że to jest słabe, to się nie nadaje, to nie tak. A teraz sobie weźmiemy którykolwiek z periodyków o architekturze i przeważnie wszystko jest ładne, śliczne i czasami komuś się wymsknie, że tu można by inaczej przemyśleć i potem ta opinia urasta do rangi hejtu i nagle są jakieś jakieś środowiskowe animozje tutaj, słowo hejter w pewnych kręgach architektonicznych w Łodzi bardzo często pada i nagle się okazuje, że ktoś jest czymś wrogiem, bo ktoś nie lubi architektury tego człowieka. No więc tak, myślę, że w imię jakiejś bardzo fałszywie pojmowanej solidarności zawodowej pogrzebaliśmy, bo w końcu jestem członkiem SAR, bo bardzo nieaktywnym, ale jestem, pogrzebaliśmy krytykę architektoniczną. Czyli te debaty wtedy były ważne, prawda? One niosły jakąś wartość taką, nie wiem, rozwojową dla architektów. To, że oni mogli właśnie się, nie wiem, spierać albo wymieniać doświadczeniami, ale w taki, chciałbym, szczery sposób. Myślę, że tak. Myślę, że na pewno to wpływało na całą atmosferę w taki ożywczy sposób. Można powiedzieć, że jakiś twórczy ferment może powstawał. Tak, generalnie nad tym właśnie takim brakiem jakiejś takiej ostrzejszej polemiki, dyskusji, ale to nie dotyczy tylko architektury. Myślę, że w literaturze jest podobnie. Troszkę ubolewa. Przed wojną i w PRL-u potrafili się pobić na łamach prasy, czy to pisarze, czy to architekci. Teraz trochę tej krwi, tego mięsa. Tych emocji po prostu, prawda? Emocji. Tak. Wszyscy są grzeczni, mili i bardzo mają taką cieniutką skórkę, taki bardzo delikatny naskórek. I jak się powie, że coś może nie do końca jest dobre, to ała, boli. No od razu jest hejt, to prawda. Jest też w twojej książce rozdział dotyczący edukacji architektonicznej i tego jej dostępu do wiedzy, dostęp jakby pewnego przepływu wiedzy, przepływu doświadczeń. Jak sam jesteś wykładowcą na Politechnice, na Uniwersytecie, przepraszam, czyli to niekoniecznie może... Ale na Politechnice byłem. Kształt. 4 lata na architekturze. Czyli masz też doświadczenia kształcenia architektów, czy też kontaktu przynajmniej ze studentami i studentkami architektury. I jak wspominają tamci architekci ten swój czas edukacji, czy jako wartościowy, bo też może to jest jakiś mit, albo legenda, ale czy rzeczywiście tam wtedy ta jakby taka instytucja pewnego mentora była istotna, czy ten trudniejszy, no wiele nieporównywalnie trudniejszy niż dziś dostęp do wiedzy też poza polskiej, jakby do jakichś tam, nie wiem, trendów, wzorów i tak dalej, no wtedy był jednak utrudniony do wyjazdów i oglądania innych realizacji. Jak to wspominają architekci i na ile na ile oni czują pewien brak z tego powodu, czy musieli sobie jakoś sami radzić, może z tego potem brały się te debaty, że tych debat było, one może też były z tego powodu potrzebne, bo nie każdy mógł sobie w domu sam postudiować, nie wiem, czasopisma zagraniczne. Sugerujesz, że studenci architektury obecnie sami w domu studiują? Nie, oni oglądają Google Images. Trochę ich krzywdzę w tym momencie, bo to strasznie, nawet na architekturze już nie wykładam, już nie pracuję na Politechnice, ale to były strasznie fajne dzieciaki. Natomiast takie podglądactwo, bardzo powierzchowne, no jest jakimś problemem. Natomiast, nie ma jednej odpowiedzi na twoje pytanie, bo zależało to od okoliczności, w jakich dany architekt zaczynał tę swoją przygodę z architekturą, zależało od tego, kogo spotkał i zależało od osobowości tegoż architekta, który opowiadał o swoich czasach szkolnych. Bo to akurat chyba nie było z wywiadu informacja, tylko z jakichś wspomnień spisanych. Któryś z projektantów starszej generacji wspominał zajęcie z Romualdem Gutem,
siedząc sobie w listopadowy jakiś dzień w sali na Politechnice, wchodzi Romuald Gut, nic nie mówi, podchodzi do okna, śnieg spadł i wychodzi. No i Denifer, który to opisywał, mówi, to była wspaniała lekcja architektury. Mówi, jaka, kurczę, wspaniała lekcja. W tym momencie, gdybym ja coś takiego zrobił, no to studenci prawdopodobnie by jakieś pismo wysmarowali do władz Instytutu. No więc takie pewne rzeczy się dziś w głowie moich rozmówców, czy w ogóle osób wspominających, zacierają, zmieniają. Są piękne historie, jak to studenci na Politechnice Krakowskiej tuż po wojnie w ogóle chcieli chodzić na cokolwiek i chyba to Przemysław Gawor mówił, że on w ogóle poszedł na, już nie pamiętam, który kierunek, jakiś inżynieryjny, chociaż chciał na architekturę, ale się nie dostał, on chciał w ogóle cokolwiek studiować, byleby studiować. Więc to są takie historie. Są historie, gdzie ten wykładowca jest takim prawdziwym mistrzem, taka też jest w tej książce. A tu już nie będę mówił kto, bo... Nie, no nie możemy wszystkiego zdradzić, oczywiście. Natomiast muszę powiedzieć, kto miał zdanie odrębne. Ja go chyba tutaj nie przytaczałem, a może skopiłem to i nie pamiętam. Jeden moim zdaniem z większych, to pewnie się Państwo zdziwią, buntowników architektury polskiej drugiej połowy XX wieku, czyli Czesław Bielecki. No nie jest taki trochę rebel. Choć światopoglądowo konserwatysta, przepraszam. I on wspomina zajęcia, już nie pamiętam z jakim profesorem, a nawet nie pamiętał, to mi nie powiedział, gdzie mówi, to nic mi nie dawało, bo on przychodził, brał kredę i układał. Poziomo to były czteropiętrowce, pionowo ta kreda to były te dziewięciopiętrowce i on tak urbanistykę projektował, no co im to miało dać? No więc krytyczny głos też się pojawia i to chyba wszystko zależy od tego, kto mówi, bo ja tutaj dość mocno, tak mi się wydaje, tak przynajmniej zamierzałem, nacisk chciałem położyć na to, że nie ma jednej historii, jednej prawdy, bo każdy tworzy tej historii własną wersję. To właśnie co do może własnej wersji historii też, ten taki, nie wiem, trudny wątek, czy taki, który często jest używany jako krytyka wobec tamtej epoki, no czyli to jakby uwikłanie architektów w politykę. O tym też tutaj jest rozdział, też no jakoś tak zaanonsujmy go bez jakby zdradzania wszystkiego, żeby jednak do lektury zachęcić. Czyli to, że część architektów no była po prostu zaangażowana w działania polityczne. Nie tylko zasiadali w parlamencie, nie wiem, współpracowali z organami partyjnymi, po prostu jakby byli częścią jakby tego establishmentu władzy PRL-u. To nie jest też takie wszystko czarno-białe i do potępienia. To też miało różne swoje oblicza. Też przytaczasz właśnie różne historie, różnych postaci. Każda z tych historii jest no, na swój sposób indywidualna po prostu. Czy Helena Syrkus, które też lubimy na przykład przywoływać postać Heleny Syrkus, taka wspaniała awangardzistka przedwojenna, a po wojnie jakby dużo też odwróciło się od niej osób ze względu na jej zaangażowanie tam w działalność polityczną, a z drugiej strony mamy Halinę Skibniewską, która jest ubóstwiana chyba, mam wrażenie, współcześnie, no a jednocześnie również była bardzo silnie zaangażowana w działalność polityczną, więc tutaj tych życiorysów jest sporo. Jak do tego odnosili się twoi rozmówcy? I znowu dla mnie taki aktualny wątek, czy na przykład dzisiaj by to się nie przydało w momencie, kiedy mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy świeżo po wyborach wszak. Wiemy, że tych problemów związanych z architekturą dzisiaj we współczesnej Polsce też jest bardzo dużo. Oczywiście mam na myśli głównie mieszkaniówkę. I czy być może zaangażowanie architektów w politykę byłoby tutaj wskazane, bo oni też mogliby coś wnieść do tej debaty, jak poradzić sobie z problemem mieszkaniowym współcześnie. Więc, ale nie wiem, czy te spostrzeżenia są słuszne, ale przede wszystkim chciałam się zapytać ciebie właśnie o te wspomnienia. No rozumiem, no nie mogłeś rozmawiać z Heliną Skibniewską czy Heleną Syrkus, ale pewnie te wątki też w tych rozmowach się przewijały. Jeśli chodzi o chociażby Skibniewską, to bardzo wiele na temat właśnie jej aktywności politycznej
sejmowej zapisy obrad w archiwum Sejmu mi dały, z których wynika dość jasno i to zresztą opinie innych architektów, architektek, którzy w parlamencie zasiadali, potwierdzają, że ten wpływ architektów na rzeczywistość budownictwa PRL-u był taki, powiedzmy sobie, ograniczony, jeśli nie iluzoryczny. Oni byli, bo architekt potrzebny był w parlamencie, żeby wszystkie grupy zawodowe były reprezentowane, jak to Maria Piechotka stwierdziła. Natomiast czy się ktoś tego architekta słuchał, to już była zupełnie inna sprawa. Natomiast jeśli chodzi o polityczne uwikłanie architektury, to jeśli myślimy, że teraz architektura jest apolityczna, to nam się tylko wydaje. I chyba tu postawię kropkę. Ale teraz zmuszasz mnie do poruszenia tego wątku, który, jak sam zauważyłeś w moich notatkach, został z niego wykreślony, czyli polityczny projekt Pałacu Saskiego, bardzo polityczny projekt, abstrahując od jego jakby no, tej debaty dotyczącej zapełnienia dziury, jak niektórzy oczekują, że ta dziura na Placu Piłsudskiego powinna być zapełniona, to jest też projekt polityczny. I to jest jego największy problem tak naprawdę. On najbardziej to uwikłanie polityczne najbardziej utrudnia jakąś rzetelną debatę na temat tej realizacji moim zdaniem. I czy na przykład myślisz, jakby to wyglądało, jakby na taki projekt zapatrywali się twoi rozmówcy, bo oni z projektami politycznymi mieli do czynienia na co dzień. Zależy którzy. Jeden z rozmówców stworzył nawet dawno temu, wiele lat przed konkursem, własną wizję odbudowy Pałacu Saskiego. W internecie można znaleźć. W sumie chyba nawet nie jeden, dwóch rozmówców stworzyło własne wizje, jak mógłby ten odbudowany Saski wyglądać. Jedna jest taką bardziej rekonstrukcją konserwatorską, druga jest odbudową w stylu tegoż architekta. Jak ktoś jest ciekawy, to może po prostu sobie pogooglać i znaleźć. Więc myślę, że tych znowu opinii pewnie byłoby tyle, ile osób. Jejku, myślę, że ten problem upolitycznienia odbudowy pałacu to jest tylko jeden z wielu. To się nic moim zdaniem nie zgadza, zaczynając od kwestii ekologicznych. Na bardzo wątpliwej no właśnie polityce historycznej kończąc. A w ogóle jakby do tego działania, albo nie, jeszcze chwila przerwy, bo my za niedługo będziemy oddawać Państwu głos, więc zachęcam do już może sobie szykowania w głowie pytań albo spostrzeżeń, albo opinii na ten temat. A też mogę słowo odnośnie pałacu dodać, bo tak gdy przyszło do głowy, w książce oczywiście o Pałacu Saskim nic nie ma, ale jest za to... Całe szczęście. Ale jest o Pałacu Kultury i Nauki. I o problemie z negocjowaniem znaczeń, radzeniem sobie z pamięcią. I to jest w zasadzie ta sama historia, tylko w inny sposób wyrażana. Bo to jak z Pałacem Kultury nikt sobie nie potrafił poradzić, poza moim zdaniem Czesławem Bieleckim. Jego koncepcja Soclandu była jedyną próbą, rzecz ustę, jaką ocenimy, takiego właśnie odczarowania Pałacu Kultury i Nauki. Pozostałe koncepcje to były wyburzyć, zasłonić, wyburzyć, zasłonić, wyburzyć, zasłonić. Więc ten Pałac Saski jest po prostu kolejnym jakby rozdziałem tej samej historii, mówiąc o tym, że po prostu są jakimiś problematycznymi elementami naszej historii, które gdzieś tam w przestrzeni się zapisały, nie potrafimy sobie radzić, postępujemy radykalnie, odbudować, nie odbudować, nie próbujemy po prostu jakoś z tym, no niech będzie negocjować tych znaczeń. Bo jeszcze to pytanie o politykę dalej, no bo siłą rzeczy no w tej epoce jakby ta polityka odgrywała dużą rolę.
I tu znowu moje jakieś takie budowanie w głowie mostów między tamtymi czasami a współczesnością. Na ile, no bo już trochę powiedziałeś o tym, że architekci, no niektórzy przynajmniej jakoś tam odnosili się do tego, że nie wszystkie ich projekty były realizowane zgodnie z ich myślą, bo dostępność materiałów, bo dominacja firm budowlanych, bo przymuszanie do prefabrykacji, bo decyzje polityczne i tak dalej, że jakby ten opór, jakby, czy też to uwikłanie, czy no po prostu siłą rzeczy konieczność funkcjonowania w pewnej jakby strukturze tej państwowej i niemożność działania poza nią, no po prostu wpływała na ich projekty, na jakość ich realizacji, sposób ich realizacji. I mam wrażenie, że dzisiaj, popraw mnie, jeżeli uznasz to za nadużycie, że tak jak wtedy architekci mogli powiedzieć, że nie mogłem czegoś zrobić, bo polityka, bo urzędnik, to dzisiaj mam wrażenie, że architekci bardzo chętnie używają określenia nie mogłem czegoś zrobić, bo deweloper. I czy to pądą jakby jest jakimś nadużyciem, czy to moje skojarzenie jest jakoś tam może właściwe? No i właśnie no przede wszystkim chodzi o to funkcjonowanie po prostu architektów wtedy w tych strukturach państwowych, biur projektowych, no kiedy nie było, no nie mieli takiej samodzielności, jak mają dzisiaj pozornie być może teoretycznie decyzyjności i samodzielności, jaką można by uznać, że mają teraz, chociaż uważają, że nie mają. Nigdy nie mają i zawsze są niewinni. Tak, to ja się absolutnie z tym, co powiedziałaś, zgadzam. To była taka moja refleksja po betonozie Jana Mentzfela, że są niedobre władze, niedobrzy deweloperzy, ale te projekty tak spadają z nieba, bo tam nikt się pod nimi prawie że nie podpisał. Zawsze inni są winni. I to znowu nie jest nic nowego, bo w latach 80., jak już wszystko się zmieniało i nastąpił po raz kolejny w historii czas rozliczeń, także w architekturze, to przywoływany już przeze mnie Czesław Bielecki, ale on naprawdę miał sporo ciekawych myśli, więc Bielecki mówi, no zaraz, ale architektów przy tym nie było, to tylko politycy projektowali te koszmarne osiedla z wielkiej płyty, no bo Bielecki, wiadomo, osiedlowej architektury, czy takiego budownictwa osiedlowego nie tolerował i nie toleruje chyba nadal. No i cisza, nikt się nie przyznaje, nikogo nie było. Bloki w zasadzie przywieźli politycy w teczkach. No więc trochę, wracając do jednego z pierwszych pytań o zrzucanie odpowiedzialności, no, to jak widać niewiele się w tej kwestii zmienia. Chociaż muszę powiedzieć, nie spotkałem się z jedną wymówką, która jest współcześnie praktykowana, a wśród tych starszych architektów ja jej nie usłyszałem ani razu na te powiedzmy 50-60 rozmów. Gdyby nie ja, to ktoś inny by zaprojektował coś gorszego. Więc musiałem... A to współcześnie jest najbardziej popularny Dlaczego argument. Dlaczego wziął pan udział w tym konkursie, pani? No bo to może zawsze lepiej, jak ktoś coś dobrego zaprojektuje, niż złego. No okej, no, można i tak do tego podchodzić. Czyli po prostu zawsze architekci mają pod górkę i... Ale są niewinni. Gdyby nie zły świat, to mielibyśmy piękną architekturę. Jeszcze właśnie jeden wątek, który tutaj pojawia się też, no jakby w ogóle, jakby właśnie kolejne takie zagadnienie, wobec którego się architekci sytuują i tutaj no bardzo, bardzo jest to też fajne i ciekawe, że zdążyłeś też do tego wątku zdążyć zapytać samych architektów i wykorzystać tę sytuację. Czyli to, co bardzo często, wydaje mi się, dotykamy tego tematu, rozmawiając o dziedzictwie architektury PRL-u, no, że ona się no, jakoś tam postarzała, że niektóre z tych budynków straciły może trochę rację bytu, że wymagają remontów, bo nie były remontowane bardzo długo, że być może warto na przykład zmieniać im funkcje, adaptować je i tak dalej, i tak dalej. I ty też przytaczasz tego typu przykłady tutaj i co więcej, są to przykłady absolutnie fascynujące, bo przykłady tych adaptacji
do których, czy remontów, jakichś przebudów, modernizacji, do których mogli się odnieść sami autorzy tych pierwotnych brył jakby. Co wydaje się no, ogromnie ciekawym w ogóle jakby, nie wiem, jakimś takim filozoficznym podejściem, bo mówiłeś, że nie wiem, Szczepan Baum powiedzmy uznał, że tam rozebrali jakieś jego budynek i tam on to przyjmuje jako coś naturalnego, ale wobec tych remontów, na przykład Przemysław Gawor wobec remontu, który wydawałoby się, że nie jest barbarzyński, wobec remontu domu czasowego Harnaś w Bukowinie Tatrzańskiej, no jakby był jednak dosyć krytyczny, tak? Czy mamy historię z remontami sedesowców we Wrocławiu, w których również brała udział Jadwiga Grabowska-Hawrylak. Mieliśmy straszną debatę burzliwą o hotel Krakowia, w którym też w pewnym momencie autor hotelu Krakowia, Witold Cenckiewicz, też, co straszne, sam projektował tą galerię handlową, która miała stanąć w miejscu hotelu Krakowia. Więc tutaj to jest też jakiś fascynujący wątek, kiedy architekt jakby może wziąć udział w zmianie tego, co sam zaprojektował, no i na ile jest to łatwe w ogóle dla niego, a na ile to jest dobre, może nie powinno tak być, jakby tutaj też jak to wygląda. Znaczy ten udział żyjących autorów budynków z lat 60., 70., w ich modernizacji, adaptacji do nowej funkcji, to powiedzmy jest taki gest grzeczności, czy takie można odnieść, takie ja odniosłem wrażenie, pożądane, no bo lepiej zachowywać się grzecznie i być miły dla innych niż nie. Natomiast przywołany przez ciebie Przemysław Gawor opiniował projekt modernizacji Harnasia. Odnieść się do paru kwestii krytycznie, autor projektu i tak zrobił po swojemu, wprowadzając chociażby szklane balustrady i niszcząc plastykę wewnętrzną. Jego zbójeckie brawo. I ja bym ale pierwsza moja w ogóle myśl była taka, że pan architekt Gawor się trochę czepia. Potem pomyślałem, że nie, ten oryginalny projekt był ciekawszy, do mnie bardziej przemawia. A potem pomyślałem, czy gdyby autor przy modernizacji Harnasia modernizował, dajmy na to, XIX-wieczną kamienicę, to zamiast murowanych tralek dałby też szklane balustrady, czy jednak by te tralki odtworzył. I tutaj przejście do historii z Łodzi. Lada chwila, może już się nawet zaczął remont biurowca Centralu autorstwa Kraśnickiego i Gintofta ze Śląska. Taki brutalistyczny, bardzo prosty, ale całkiem przyjemny wieżowiec. No, który też stanowi parę z domem towarowym obok i który dom towarowy nie zostanie poddany tej przebudowie. Nie, ale dom towarowy został już obłożony stropianem lata temu i reklamami jest obwieszony. Tak. I bardzo ciekawy felieton napisał o tym, teraz żeby imienia nie pomyliłem, Kacper Krępiński. Nie pomyliłem. Kacper, prawda? Możliwy, no. Tak. Który napisał, że rozmawiał kilkukrotnie z autorem projektu, to jest łódzki architekt taki z młodszej generacji i nie mógł dojść z nim do porozumienia, bo ten młody projektant za każdym razem mówił, no tak, ale ja uszanowałem ten budynek, tylko go poprawiłem. Jezus Maria, człowieku, już nawet kwestia jakiejś skromności, no kurczę, porównujemy się do naprawdę jakichś gigantów architektury PRL-u, mając te 30 parę lat i ich poprawiamy, trochę głupi. Tylko zazdrościć samoocen. Tak. No i właśnie on trochę, Kacper Krępiński sprowadził trochę puentę tekstu właśnie do tego, że w, jakby to powiedzieć, poprawnym, czy takim właściwym modernizowaniu tej architektury PRL-u bardzo przeszkadza architektom ego. Troszkę się oni potykają.
I myślę, że to w jakiś stopniu jest prawda. No, a druga kwestia to co już wspomniałem, XIX-wiecznej kamienicy tak byśmy nie potraktowali, bo nie traktujemy ciągle architektury PRL-u jako pełnoprawnego dziedzictwa. To można zmienić, można zburzyć, można ulepszyć, można wszystko. To są szczególnie, wydaje mi się, trudne tematy. Mam wrażenie, paradoksalnie zburzenie jest jakby łatwiejsze o tyle, że no po prostu ten budynek znika, no i zostaje nam jakby tylko to jego wspomnienie, a robienie jakichś karykatur potem po modernizacji z tych obiektów jest no bardziej bolesne, bo ciągle ta rana jest jakoś tak ciągle rozdrapywana. Nawet też tutaj pojawiały się opinie właśnie dotyczące nawet termomodernizacji bloków, kiedy architekt miał jakąś koncepcję, nie wiem, spójną osiedla, nawet osiedla, które byśmy skrytykowali jako mało, czy tam no nie odnieślibyśmy się do niego jako do dzieła architektury, tylko po prostu zwykłej, użytkowej zabudowy mieszkaniowej, ale mimo wszystko jakaś tam koncepcja była w tym zawarta, również kolorystyczna, i w momencie wjazdu styropianu jakby no ta koncepcja w ogóle nie była, nawet nie tylko, że znaczy po prostu podejrzewam, że nikt nie w ogóle nie widział jej jako koncepcji, że po prostu ona była niszczona, bo nikt absolutnie nie uwzględniał jej jako też pewną wartość architektoniczną. Podobnie zresztą ma się rzecz z urbanistyką, prawda? Kiedy dogęszczanie znowu osiedli jest też zjawiskiem, którym ciągle się gdzieś tam jakby spotykamy, chociażby w mediach one są opisywane, te kolejne projekty. Kiedyś lata temu Henryk Buszko i Aleksander Franta podjęli heroiczny wysiłek obrony swojego prawa autorskiego do założenia urbanistycznego osiedla tysiąclecia i wręcz skończyło się to w sądzie i niestety przegrali. No i teraz świeżo ukazał się projekt kolejnego dogęszczenia osiedla tysiąclecia, nowe Kukurydze. Buduje modna bardzo obecnie pracownia, więc to są ciągle, to jest bardzo, ciągle bardzo żywy problem i też nikt nie stoi nikt nie sprzeciwia się temu, że te budynki należy modernizować, tylko właśnie my ciągle mamy problem ze zrozumieniem jak. Tak. To wspomniałeś właśnie o tych planowanych, czy mających powstać nowych Kukurydzach na katowickim Tauzenie. Dodałbym, a prasa architektoniczna bije brawo, że ta nowa architektura nawiązuje do tej, do tego socmodernizmu Buszko i Franty. A nikt się nie zastanawia tak niż nad ideą, nad koncepcją. Może to jest, nie powiem, że za trudne, bo to bardzo bym nisko cenił możliwości intelektualne projektujących, a tak nie jest. Natomiast lepiej się nad tym nie zastanawiać, bo to będzie nas ograniczało, a tak to możemy dać wyraz swojej własnej osobowości twórczej. No i potem mamy biurowce z lat, połowy lat 60. w Łodzi. Taki był kompleks w centrum czterech, no powiedzmy, drapaczy chmur. Wszystkie miały bardzo podobne elewacje, takie modułowe, trochę jak system Lipsk. No i teraz każdy wygląda inaczej. No i oczywiście są zmodernizowane, bo zmodernizować ich należało. Nawet nie trzeba było tego Lipska odtwarzać, ale żeby to była spójna kompozycja, a nie jest. To ja mam jeszcze jedno pytanie, przynajmniej jedno, mianowicie dotyczące też takiego zjawisk, czy jakby takiego poglądu, który też no wiele razy można się z nim spotkać, czytając, nie wiem, rozmaite opracowania dotyczące architektury PRL-u, czy nawet już oryginalne jakby materiały z tamtych czasów, chociaż chyba częściej jednak powstały już po zakończeniu tej epoki. Mianowicie, że ta architektura była wtórna, że tam nie było nic oryginalnego, że to jest jakby budownictwo takie odtwórcze względem tego, co się budowało w całym bloku wschodnim i że tutaj no jakby nic Polacy jakby nic nie wnieśli
jakiegoś takiego rewolucyjnego do tej architektury. Dokładnie takie same opinie przytaczasz już też w rozdziale dotyczącym postmodernizmu, że w ogóle jakby rozmowa o polskim postmodernizmie jest strasznie trudna, bo on nie był taki filozoficzny i taki intelektualny jak, nie wiem, postmodernizm amerykański. No w związku z czym mniej intelektualny równa się gorszy, równa się właśnie bardziej odtwórczy, bardziej jakby taki prymitywny w tym sensie, że pozbawiony tej podbudowy właśnie takiej filozoficznej. Na ile to jest temat właśnie też, po pierwsze, na ile jakby, czy do tego odnoszą się twoi rozmówcy i na ile w ogóle to jest spostrzeżenie właściwe czy słuszne? Jeśli chodzi o postmodernizm, może od tego bym zaczął. Ładny tekst w latach 80., taki krótki, a propos trochę też udziału architektów w debacie, bo to w prasie codziennej, napisał krótki tekst Bolesław Kardaszewski odnośnie postmodernizmu, bo ktoś, jak widać, potrzebował w dzienniku papierowym informacji o nowych budynkach powstających w Łodzi, w duchu czy projektach planowanych w duchu postmodernistycznym. Lekko. I on tam napisał, że polski postmodernizm powinien być post w stosunku do polskiego modernizmu. Dlatego ja pozwoliłem sobie w ogóle rozdział w książce zatytułować chyba post-socmodernizm. Skoro mieliśmy socmodernizm, to nie będzie postmodernizm, tylko post-soc. Ale to tak na marginesie. Natomiast jeśli chodzi o wtórność architektury PRL-u, w zasadzie chyba najtrafniej to ujął Andrzej Basista, który mówi, że był, mówił, bo już nie żyje też, że on po prostu był dzieckiem epoki, która zastanawiała się, kto był pierwszy, bo to bycie pierwszym było takie ważne. I czy Johnson od Misa, czy Mis od Johnsona, kto od kogo szklane pudełko ściągnął. Oczywiście można to jakoś wydatować i stwierdzić, kto był pierwszy, tylko to absolutnie nie ma sensu. Trochę inaczej na to Stefan Miller patrzył, który mówił, że, czy Oskar Hansen, którzy mówili, że no pewne koncepcje po prostu równolegle niemalże rodzą się w różnych miejscach na świecie i w zasadzie nic się z tym za bardzo nie zrobi, bo to jest taki trochę produkt epoki. A ja bym od siebie dodał, że architektura to nie jest bieg na 100 metrów czy mistrzostwo świata w piłce nożnej. Naprawdę nie ma potrzeby aż tak bardzo zastanawiać się, kto jest pierwszy. Pytanie, czy ta architektura jest dobra, jeśli jest pełni swoją funkcję, jest w jakiś sposób zaspokaja potrzeby ludzi, to czy to jest istotne, że ktoś w, dajmy na to, dalekich Stanach Zjednoczonych miał taką samą koncepcję układu funkcjonalnego? No, chyba nie. Czyli nie musimy mieć kompleksów, że nasza architektura jest wtórna i naśladownicza. Jakbyśmy tak się zastanawiali, to możemy wszystko sprowadzić w ogóle do takiego, zrobić taki ciąg, że dajmy na to, w tym momencie siedzimy sobie w piętrowym takim szklano-betonowym, szklano-stalowo-betonowym pudełku. Jakbyśmy sobie tak zrobili taki ciąg, to nagle dojdziemy, że wszyscy, nie wiem, plagiatowali czy ściągali po śródziemnomorskich takich prostokątnych domkach z gliny, które są białymi prostopadłościami. No i dojdziemy do jakiegoś kompletnego absurdu, więc kompleksów absolutnie nie i w ogóle takie szukanie, kto pierwszy, kto szybszy, kto więcej. No pewnie się to dobrze klika, ale czy to ma sens w takiej bardziej mniej nastawionej na sensację dyskusji, debacie? No myślę, że tego sensu za dużo nie ma. Cały czas zerkam, jeśli ktoś by chciał zabrać głos. O, jest głos, bardzo fajnie. Już idę z mikrofonem. Dziękuję. Chciałbym zapytać o takie kwestie, które mnie bardzo interesują i może też Państwa. Kwestie współpracy i kwestie pracy w zespole. I chciałbym po prostu poprosić o kilka refleksji, bo to jest coś, co wydaje mi się, że jest cały czas aktualne, natomiast te kwestie rzadko są podejmowane w środowisku
i też na zewnątrz środowiska. Dziękuję. Świetne pytanie i czy świetna kwestia. Ja wcale nie mówię tego po to, żeby dać sobie czas na odpowiedź, bo tak, zacząłbym od tego, że moim zdaniem historia architektury, jaką mamy ugruntowaną, przedstawianą, jest zła. Bo bardzo często omawiamy historię architektury przez pryzmat wielkich jednostek. Przyznaję się, sam się do tego w jakiś sposób pewnie parę razy przyczyniłem, pisząc jedną czy drugą biografię architekta. Ale przepraszam, wejdę ci w słowo, dotyczy to wszystkich dziedzin sztuki. Weźmy malarstwo, mamy z tym dokładnie to samo, wiemy, że Rembrandt nie malował swoich obrazów. O właśnie, tak. Natomiast już przykładowo Picasso malował i sam, więc tutaj tak. Ale jeśli mówimy o takich dużych pracowniach, właśnie Rembrandt, Rubens, tak, to faktycznie nam gdzieś sprowadzamy cały proces wykonawczo-twórczy do jednej osoby. W architekturze myślę, że to jest jeszcze bardziej widoczne. Chyba Lepczyński powiedział, że to nie jest sport indywidualny, znowu takich sportowych metafor używając. I jeśli chodzi o moich rozmówców, to refleksje mam i o tę książkę takie dwie podstawowe. Pierwsza, stosunek architektów tamtej generacji do tych wielkich molochów, wielkich dróg projektowych. Z jednej strony projektanci bardzo chcieli się uniezależnić, pójść na swoje, próbowali, udawało się bądź nie. Z drugiej strony, kiedy podpytywałem o genezę sukcesu, bo polscy architekci w latach 60. w konkursach międzynarodowych tych sukcesów troszkę odnieśli, to paru moich rozmówców wskazało właśnie te wielkie miastoprojektowe molochy jako jeden z czynników, że jednak ta współpraca w większym gronie, konsultacje z branżystami, konstruktorami, wszystko na miejscu, to wpływało pozytywnie na poziom projektu, może niekoniecznie budynku, ale samego projektu. Więc to jest jedna refleksja. Druga dotyczy już samych architektów. Bardzo inaczej, większość z tych 40 paru osób w zasadzie mówiła tylko o sobie jako autorach. Bardzo czasami o współprojektancie, jak to był powiedzmy dwóch architektów, czy trzech nad jednym budynkiem pracowało. I tylko jeden, skądinąd przesympatyczny, Stanisław Spyt, jeszcze żyjący, 99 lat. Książkę dostał, córka ma mu przeczytać, bo on już niestety nie jest w stanie. On na rozmowę się przygotował w ten sposób, że do swojego projektu, który wspólnie z Zbigniewem Mikołajewskim robił w Krynicy, to jest pijalnia wód mineralnych, przygotował pełen wykaz branżystów, konsultantów, architektów zieleni i potem na drugą rozmowę jeszcze uzupełniał mi tę listę o imiona, bo to jednak trzeba wszystkich podać, łącznie z panem doktorem, specjalistą od balneologii, który nam tu konsultował coś i z akustykiem, który nam tę salę koncertową pomagał zrobić. Ale to był taki jeden przypadek na 40 parę, więc no myślę, że tak wracając do tego, co pan powiedział, myślę, że jeśli chodzi o takie historyczno-teoretyczne rozważenia o architekturze, to jednak za dużo jednostek, za dużo sprowadzenia tego do jednej osoby, za mało mówienia właśnie o tej pracy w zespole, o tym, że to nie jest tylko główny projektant, bo ktoś się musi pod tym projektem podpisać. Takie reguły gry, ale to już nawet zostawiając przy samych architektach, tych osób najczęściej było kilka. Poza tym właśnie branżyści, konstruktor, który miał na to wpływ, ja są konstruktorem. Jest tam, właśnie, tam. Rozdział o konstruktorach jest również w książce właśnie, tak. O tym, jak oni są istotni, a zarazem zapomniani. W historii architektury, no, piszą historię architektury architekci, więc architekci mają w niej miejsce. A konstruktorzy są wymieniani, ale to najczęściej jest jednak ta rola drugorzędna, a to wcale tak nie jest, nie było. To ja mam jeszcze właśnie pytanie odnośnie, właściwie kontynuacja tego pytania dotyczącego tej współpracy, czyli tej przemiany systemowej z dużych państwowych pracowni, biur projektowych, miasto projektów, inwest projektów i tak dalej, na
pracownie prywatne. Te lata 80., kiedy to się zaczyna dziać, też jest na ten temat rozdział, jak te przemiany się odbywały, bo mi się wydaje, że to jest, znaczy, próbując się wczuć w skórę ludzi, którzy no, byli uczestnikami tych przemian, no to to była rewolucja. Tak, tak. Czy oni tak to wspominają? Tak. Tu akurat takim moim głównym źródłem informacji był pan Andrzej Owczarek z Łodzi, który był jednym z pierwszych architektów, chyba w skali kraju, który poszedł na swoje, a na pewno pierwszym w Łodzi. I troszkę koledzy z Miasta Projektu Łódzkiego się patrzyli na niego dziwnie, że on jednak rzuca bezpieczne miejsce i rusza w nieznane. On gdzieś tam zaczynał, kreśląc domki jednorodzinne, doby jednorodzinne, przepraszam, gdzieś w pokoju między czajnikiem z herbatą a łóżeczkiem dziecka. Tak trochę przejaskrawiając sytuację. Trochę ci architekci wykorzystywali marazm w biurach projektów w latach 80. i kryzys, bo tam zanosili do kreślenia czy do powielania jakichś rzeczy do swoich byłych miejsc pracy. Natomiast to na pewno zmieniło w ogóle podejście do relacji inwestor, klient, a architekt. Troszkę stała się ona przynajmniej w niektórych przypadkach bardziej bezpośrednio, bardziej no, bliższy troszkę. Bo też mam wrażenie, że tym chyba ogromnie trudnym wyzwaniem po tym pół wieku pracy w państwowym biurze, gdzie jednak duża część tych takich kwestii organizacyjno-logistyczno drobniejszych należała do pracowników innych tego biura, nie zajmowali się tym architekci. I w momencie, kiedy nadeszła ta szansa, możliwość przejścia na swoje, też mam wrażenie, tak, i też pamiętam czytanie, nie wiem, czasopism właśnie architektonicznych w latach 80. czy na początku 90., gdzie wręcz ukazywały się poradniki po prostu, bo architekci musieli się w jakimś sensie po prostu tego nauczyć. Oni tego nie umieli. Rozmawiania z inwestorem, tworzenia kosztorysów, podpisywania umów, upilnowania, nie wiem, praw autorskich i całej masy. Ubezpieczeń na przykład od odpowiedzialności. Właśnie. Zawodowej. Tak, to były rzeczy zupełnie nowe, więc taka kompletna partyzantka się odbywała. Natomiast myślę, że to nie było aż tak, było pewnie trudne, natomiast większość z tych projektantów, podejrzewam, że być może nawet wszyscy, na swoim zaczynali od małych projektów, więc no... Metodą drobnych kroków to się odbywało. Bo jeśli Andrzej Owczarek kreślił nawet zabudowę szeregową, opartą na bardzo powtarzalnych modułach, tylko różnie zestawianych, no to miało te 24 segmenty, 24 godziny do obsłużenia. Jakoś dał radę. To nie był wielki obiekt użyteczności publicznej, to nie był, nie wiem, gmach uniwersytecki, więc tej pracy na pewno mieli więcej, zupełnie nowej, ale myślę, że nie na tyle, że tak chyba stopniowo. Potem oni krzepli, zatrudniali ludzi. To wszystko zaczynało się, mówiąc kolokwialnie, kręcić. No i chyba w ten sposób tak by należało na to spojrzeć. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby się odezwać? Od kiedy można było prowadzić takie własne, jakby w cudzysłowie, prywatne pracownie architektoniczne? Bo jak patrzyłem tutaj, to bardzo wiele ma na przykład rok założenia 84. Ten, na pewno to było powiązane też z jakąś zmianą przepisów, czy coś tam właśnie, może jakieś szczegóły są znane odnośnie tego? To zależy, jak spojrzymy na prywatną pracownię czy indywidualną pracownię. Możemy mieć jako prywatną, no, powiedzmy w dużym uproszczeniu, firmę i to faktycznie będą lat, początek lat 80., bo Gdańska Zapad będzie bodajże 82. Drugi. Tak, czyli zespół
autorskich pracowni architektonicznych, ale wcześniej na niepodległość wybili się Buszko i Franta, którzy mieli niezależną pracownię, która była częścią niby miasto projektu, ale tak nie do końca. Ale oni byli wyjątkowi, tak, prawda, w tej swojej samodzielności. Tak, tak, tak. To się... była kwestia ich też, mówiąc brzydko, układów z rządzącymi chyba w województwie. Podobno żadnych nie było. Pniewski, tak, tak, jakbyśmy sięgali jeszcze, on też sobie takie, powiedzmy, indywidualne warunki uprawnienia z zawodu wywalczył, czyli po prostu miał pracownię na skarbie w swojej willi, więc jak to formalnie było ograne w środku Pniewskiego, przyznaję, nie wiem. No właśnie, wydaje mi się, że ona była częścią miasta projektu. Tak, też tak. Załatwiało sprawę, bo z jednej strony był wolny od tego, co by go dotknęło na wolnym rynku, czyli musiałby sam sobie zadbać o zlecenia, tak, bo w ramach miasta projektu dostawał, a jednocześnie miał swobodę w wydzielonej pracowni, także to jest idealne. Z perspektywy architekta, tak, zdecydowanie. Ale też te lata 80. są bardzo ciekawe, kiedy się zagłębić w temat, jak zaczęły powstawać te spółdzielnie, bo to nie było tak, że przyszły lata 80. i był jakaś cezura, kiedy nagle wszyscy architekci mogli przejść na swoje i że po prostu szli do urzędu założyć działalność gospodarczą. Nie, no właśnie była taka cezura, bo na pewno bodajże w 84. była pierwsza reforma gospodarcza. I wtedy zaczęły powstawać ogólnie prywatne biznesy w kraju, żeby ratować ekonomię. I mnie interesuje właśnie, czy wiadomo dokładnie, kiedy ta cezura... Jeżeli mówimy o reformie Wilczyka, to moim zdaniem ona była później troszkę. To były inne reformy. Wilczek był w 88, a w 84 była reforma przecież Jaruzelskiego. Ale też wcześniej jeszcze właśnie była ta możliwość zakładania tych spółdzielni, bo przecież prejemsi działali w ramach CPL-i na przykład, czyli musieli jako autorska pracownia, ale musieli jednak zafunkcjonować w jakiejś strukturze jeszcze ciągle takiej parapaństwowej, czyli tej spółdzielni, tak, twórców. To samo właśnie co Gdańska czy Trójmiejska Zapa też. Było więcej takich, tak, jeszcze. Tak. Hmm? 82 rok w środku Gdańska i to chyba... Uważa się, że to jest, tak, chyba pierwsze tego typu przedsięwzięcie. Pierwsza pracownia, taka niezależna. Albo w Krakowie też jeszcze potem była Stanisław Deńko, tam nadzorował powstanie też takiej spółdzielni studenckiej, która tam świadczyła usługi dla ludu, a była właśnie też pracownią architektoniczną, taką jedną z pierwszych autorskich. To jeszcze na koniec mam ostatnie pytanie, bo być może Państwu potem już autora będzie łatwiej w kuluarach przy rozdawaniu autografów jeszcze podpytać o jakieś rzeczy. A ja mam jeszcze jedno pytanie takie, którym chciałam może trochę właśnie jeszcze ostatni raz spiąć te nasze czasy współczesne z tym, o czym piszesz w książce. Mianowicie o stosunek do przeszłości, czyli do stylów historycznych, bo tutaj przewija się przez kilka razy ten motyw się przez książkę przewija, bo zaczyna się książka oczywiście od okresu odbudowy, który też tutaj tych wątków jest cała masa. Też serdecznie polecam, bo mam wrażenie, że tutaj też można zapoznać się z takim zupełnie nowym, innym spojrzeniem na pewno jakieś takie mity, które mamy w głowie dotyczące tamtych czasów i realizacji powstających w tamtych czasach. Wydaje mi się, że ta odbudowa też tutaj jest ogromnie ciekawym doświadczeniem dla wielu tych architektów, którzy po prostu swoją karierę zawodową od tego zaczynali. I zaczynać jako, nie wiem, osoba tuż po studiach albo nawet jeszcze w trakcie studiów od projektowania staromiejskich kamienic, a za chwilę po Odwilży zacząć projektować już takie bardzo nowoczesne, modernistyczne obiekty i potem kolejne, nie wiem, osiedla czy obiekty takie, nie wiem, użyteczności publicznej. No jest to też jakby ciekawa droga zawodowa. Rozumiem, że ta odbudowa była w jakimś sensie jedyną możliwością pracy zawodowej albo jedną z niewielu wtedy, więc może nie każdy wybierał to samodzielnie, ale odniosłam wrażenie, że niektórzy byli zadowoleni z tego doświadczenia uczestnictwa w tej odbudowie. No i później mamy te wątki
debat na temat lokalności architektury, na temat tego, czy jak budujemy w Zakopanem, to czy mamy się trzymać stylu zakopiańskiego, czy jednak modernizm będzie lepszy. Czy mamy problem z arsenałem w Poznaniu, którego nie odbudowano tylko dlatego, bo uznano, że był niemiecki, ale powstał nowoczesny obiekt, który mam wrażenie, że do dzisiaj nie jest w pełni akceptowany. Potem mamy postmodernizm i znowu tę całą debatę, czy to były style, jeszcze po drodze socrealizm, czy to był właśnie eklektyzm, czy to był socrealizm. Jakby ciągle się szarpiemy z tym, czy są miejsca, gdzie nie powinniśmy projektować, znaczy nie my, bo nie projektujemy, ale czy nie powinno się projektować jednak w jakimś tam dialogu ze stylem historycznym, w takim dialogu bardziej bezpośrednim, a nie tylko jako tam inspiracja daleka. I to też jest, mam wrażenie, dyskusja, która toczy się ciągle do dzisiaj. Ciągle do dzisiaj nie mamy chyba na to odpowiedzi i ciągle do dzisiaj jakby w takiej szerokiej opinii publicznej można się spotkać z opiniami, nie, że jednak te kamienice to są fajniejsze i może spróbujmy znowu budować kamienice. Czyli te, te wątki po prostu ciągną się od dawien dawna. Tak, tak. Zastanawiam się, jak na to odpowiedzieć, jak się do tego ustosunkować. Jakąś własną opinię na ten temat chyba mam. Natomiast te dyskusje, czy te... były na bardzo różnych płaszczyznach, bo mimo wszystko przy odbudowie i nieodbudowywaniu pewnych elementów, to tyleż decydowały kwestie polityczne, co czysto estetyczny wybór i to, że ci ludzie, którzy odbudowywali, nawet ci młodzi, którzy tam gdzieś sobie detale kamienic odrysowali w skali 1:1, bo taka była ich rola w zespole, no byli wychowywani przez modernistów w takim jednak trochę modernistycznym duchu i ten XIX wiek to było, Jezu, wszystko co najgorsze, co się wydarzyło w historii w ogóle świata. Więc tutaj gdzieś te kwestie, myślę, że jednak bardziej estetyczne niż polityczne decydowały, a tu poruszyłaś jeszcze kwestię regionalizmu, czy raczej krytycznego regionalizmu, która była świetna, bardzo ciekawa, w zasadzie taka debata rozciągnięta na kilka lat, można tak to określić. Jak projektować nowoczesną architekturę na obszarze górskim. Gdzieś próbowano znaleźć rozwiązania, które będą szanowały krajobraz, szanowały w jakiś sposób lokalną tradycję, ale nie były kopią willi Kolibry 1:1. I myślę sobie, że to poniekąd chyba jest w ogóle odpowiedź na tę kwestię, to znaczy bardziej zrozumienie tego, czym dany obiekt powinien być, a nie skupianie się na tej, no jakby nie patrzeć, takiej powierzchownej kwestii estetycznej. Bo jak, nie wiem, widzimy przez okno, bo już ledwie widzimy, bo jest ciemno, domy centrum, po takiej, a nie innej renowacji, no, które czasami budzą jeszcze kontrowersje i pojawiają się pomysły, żeby jednak przylepić gzymsy, pilastry i tak dalej. To ja bym powiedział, że w porządku. Możemy się zastanawiać, czy jak budujemy nowy budynek w 2023 roku, to on tam kolumnady i te pilastry powinien mieć, czy nie. Natomiast dajmy spokój temu, co już istnieje. Więc takie bardzo dziwne poprawianie historii jest chyba jednak drogą w złym, a niewłaściwym kierunku, trochę też tak z socrealizmem, no, wypieranie się, udawanie, że to był eklektyzm, że to było jeszcze coś innego. No, czy to ma sens? No był, po prostu. Takie były czasy, tak. Jeden z drugim projektem to tworzył. Miał alternatywę taką, żeby nie robić, nie projektować nic, bo tak, dlaczego miałoby to być? Zresztą mam podejrzenie, że część z tych projektantów uważa, że to jest w porządku, tutaj się może nikt nie zastanawiał. Klient chce kolumny, klient dostanie kolumny. Klient chce płaski dach,
bo jest już po 56, dostanie płaski dach. Dlaczego nie? Więc ja bym tutaj tak krytycznie tego nie oceniam, natomiast to poprawianie historii jest jak dla mnie przynajmniej osobiście trochę trudne do zaakceptowania. Ta książka na pewno nie jest poprawianiem historii, jest opowiadaniem jej, co więcej, przez jej bezpośrednich użytkowników i współtwórców, więc ma kolosalną, mam wrażenie, wartość właśnie w tym, żeby nie przekłamywać tej historii, tylko usłyszeć ją z właściwego źródła. Myślę, że zaprosimy Państwa do stolika, gdzie autor będzie mógł złożyć swój podpis na egzemplarzach książki i jeszcze pewnie będzie można mu zadać dodatkowe pytania. Bardzo serdecznie dziękujemy i jeszcze raz zachęcam do lektury, bo książka jest naprawdę wyjątkowa i drugiej takiej nie ma, w której można naprawdę posłuchać architektów, których słychać bardzo rzadko. Dziękuję bardzo.